No to lecę do niej, biegnę, pędzę. O, zobacz, moje sobie głowa, no to krzyczę. Paśka, poczekaj. O, ja też mam łapkę. I słuchaj, biegę. Ojej, czego ty się znowu obrażasz na? Kaśle, nie mogę się skupić. Wiesz co, widziałam tego chłopaka z siódmej klasy, tego nowego. I on się tak patrzył, tak wiesz, w oczy mi się patrzył tak głęboko i się uśmiechnął do mnie, słuchaj. No jak chcesz, ale ja idę się bawić. Patryk, jak mi nie będziesz pomagać, to w ogóle nie będę z tobą grać. Zobacz, jakie mi przysłał serca Sebastian. Chcę się spotkać się wieczorem. Nie, no ja dostałam piątkę. No ja to jestem dobra z matmy. Na razie, pa, pa. A ty moją? Wiesz, ja idę dzisiaj po szkole na zakupy. O, a co ciekawego będziesz sobie kupowała? Chciałam kupić sobie nową bluzkę. Mam do ciebie wielką prośbę. No mów, co takiego chcesz ode mnie? Chodź razem ze mną na te zakupy. Doradzisz, jaką mam bluzkę kupić. No bardzo chętnie bym poszła, ale mam dzisiaj dodatkowy angielski po szkole. I teraz muszę szybko wracać do domu. To co, nie pójdziesz ze mną na zakupy? No dzisiaj nie pójdę, no bo nie mogę. No, a może byśmy jutro poszły? Jutro to ja nie mogę. Jak jesteś ze mną iść, to sama sobie pójdę. Na razie, pa, pa. Ach, znowu się obraziła. Kochani, zaczynamy dzisiaj nowy dział geometria. Będziemy rysować różne figury geometryczne. Wyciągnijcie linijki i ołóweczki. Ojejku, chyba nie wzięłam linijki, zapomniałam. Narysujcie wszystkie figury geometryczne, które znacie. Ja zaczynam od trójkąta. Weronika, pożycz mi linijki, bo swoje zapomniałam. Maja, nie pożyczę ci linijki, bo ja ją teraz używam, a mam tylko tą jedną. No to jak ja narysuję te figury? No to poczekaj, jak skończę, to ci dam tu linijki. Ale pani kazała teraz to rysować. Jak skończysz, to będzie za późno. No ale przecież to nie moja wina, że nie wzięłaś swojej linijki. Pani mówiła wczoraj, że trzeba ją przynieść na dzisiaj. Jak nie chcesz mi pożyczyć tej linijki, to nie. Ale lubię z tobą grać w Minecrafta. No, ja z tobą też. Wow, ja już prawie skończyłam budować mój domek. A mi coś nie idzie, weź mi pomóż. No poczekaj, przecież nie mogę teraz przerwać. Zaraz ci pomogę, jak dokończę swój. Ty mi nigdy nie chcesz pomóc. No zaraz ci pomogę, poczekaj. Zaraz, zawsze tak mów. Jak mi nie będziesz pomagać, to w ogóle nie będę z tobą grać. Ojejku, czego ty się znowu obrażasz na mnie? Gaduła! Dzieci, przepiszcie do swoich zeszytów to wszystko, co jest na tablicy. Weź mi przeczytaj, co jest napisane i w drugiej linijce, bo to się jakoś kiepsko widzę. Kasiu, nie przeszkadzaj. Ale ja nie przeszkadzam, po prostu chciałam się dowiedzieć, co tam jest napisane, bo nie widzę. Za daleko po prostu siedzimy w ławce. Mówiłam pani, żebym nie przesadziła trochę bliżej, ale pani powiedziała, że jestem za wysoka, a z przodu siedzą tylko małe dzieci. A ja po prostu nie widzę, jak siedzę tutaj daleko i chciałam cię poprosić, żebyś mi przeczytała, co jest napisane w drugiej linijce. Kasiu, ja nie mogę się skupić. Ale co, nie możesz się skupić? Po prostu przepisuj to, co jest na tablicy. To nie trzeba się skupiać wcale do tego. Dzieci, no kto tak cały czas rozmawia? Kasiu, to ty tak gadasz? No nie, proszę pani, bo ja się tylko chciałam zapytać Alicji, co jest napisane w drugiej linijce, bo troszeczkę nie widzę. Ja mówiłam pani, żeby mnie pani przesadziła bliżej, ale mam siedzieć tak dalej, a ja nie widzę z takiej odległości z tablicy. Kasiu, no ale jak ty chcesz coś zapytać się, no to mnie się pytaj, a nie zawracasz w głowę Alicji. No ona chce się skupić. No dobrze, proszę pani, następnym razem, jak będę miała jakieś pytania, jakieś problemy, to od razu do pani będę mówić. No ale teraz tylko chciałam w tej drugiej linijce się wreszcie dowiedzieć, co jest napisane, a nikt mi nie chce tego powiedzieć. Czy mogłaby mi pani wreszcie przeczytać? A tak w ogóle to jednak chciałabym siedzieć w jakiejś takiej bliższej ławce, proszę pani, bo ja z daleka to nie widzę. Jestem wysoka, to najwyżej da mi pani może jakieś niższe krzesło, może na podłodze będę siedziała. Naprawdę jest mi ciężko tutaj daleko, no nic nie widzę. Pani czasem coś pisze na tablicy, coś więcej, czy jakieś cyferki z matematyki, to ja nie widzę i mylę dzielenie z mnożeniem, dodawanie z odejmowaniem i to wszystko mi się myli i źle pisze i potem pani sprawdza zeszyt, a ja dostaję dwóje, bo wszystko jest źle napisane, bo ja po prostu nie widzę skąd. No to właśnie to cały czas chciałam pani powiedzieć. Kasiu, jak ja się cieszę, że jesteś moją przyjaciółką. O, ja też nie wiem, co
co bym bez ciebie zrobiła. Wszystko ci mogę powiedzieć, podzielić się każdym swoim sekretem, problemem. Wszystko możemy robić razem. Cały czas się spotykamy, w szkole siedzimy razem i po lekcjach sobie razem chodzimy. Naprawdę bardzo się cieszę, że jesteś. A ty wiesz, co mi się wczoraj przytrafiło? A co ci się stało? Coś dobrego, coś wesołego, coś smutnego? Ale wszystko w porządku, tak? No w porządku. Po prostu chciałam ci powiedzieć, że... Że co? Że co? No opowiadaj szybko, bo już nie mogę się doczekać. No właśnie próbuję ci powiedzieć. Jakbyś tak mogła chwilę nic nie mówić. No ale ja przecież nic nie mówię. No właśnie czekam, kiedy ty mi opowiesz tę swoją historię, przygodę, wyjawisz mi jakiś sekret, opowiesz, co ci się wreszcie przydarzyło. No po prostu ja już się nie mogę doczekać. A że ty tak powoli to wszystko myślisz, myślisz, mówisz, mówisz, no to ja już po prostu z tego stresu, z tego oczekiwania, no sama już się wyrywam i już chcę się po prostu dowiedzieć. No mówżesz! Wiesz co? Ja już z tego wszystkiego zapomniałam, co mam ci powiedzieć. Zapomniałaś? To szkoda. Ale wiesz co, ja ci coś opowiem. Wczoraj jak byłam w mieście, zaszłam do takiego jednego sklepu i patrzę, tam przy kasie stoi moja koleżanka. Ja koleżanka tutaj tam nie widziałam. No to lecę do niej, biegnę, pędzę. A ona zapłaciła i sobie poszła. No to krzyczę. Baśka, Baśka, poczekaj. A ona nie słyszała, słuchaj. I słuchaj, Kochani, a teraz kto mi wymieni nazwy różnych państw na świecie? Ja wiem! Proszę bardzo, Alicja, wymień jakieś państwa. Polska, Włochy... Proszę Pani, ja więcej wiem, ja chcę jeszcze wymienić. No poczekaj, Kasiu, no daj też szansę Alicji. Jest jeszcze Słowacja, Węgry... I Czechy jeszcze, i Ukraina, i Rosja, i jeszcze w innych, na innych kontynentach jest Brazylia i Argentyna, i jeszcze Azerbejdżan, i Turcja, i Arabia Saudyjska. Dobrze, Kasiu, już. No widać, że się przepięknie przygotowałaś. No brawa dla ciebie. Ale następnym razem nie przerywaj tak Alicji, no bo ona też chce coś mówić. Ciągle zakochana. Ej, Paula, widziałaś tego chłopaka z siódmej klasy? Jaki przystojny, jaki ciacho, normalnie oszalałam gęsiej skóry, dostałam jak go zobaczyłam, te oczy, to wszystko. Normalnie chyba się zakochałam. No Julka, przecież ty się codziennie zakochujesz w kimś innym, no weź już przestań. Ale teraz to jest zupełnie co innego, czuję, że to jest miłość mojego życia. Widziałaś, jaki on jest przystojny, jakie ma oczy piękne, zielone, jaki blondyn, jak się ubiera. Po prostu oszalałam. Oj, tam chłopak z siódmej klasy, to on już na pewno ma jakąś dziewczynę, daj sobie spokój. No co ty gadasz, on na pewno jest wolny, nie widziałam go z żadną dziewczyną, cały czas stoi z jakimiś innymi chłopakami. Oj, Paula, chyba się zakochałam. Co ty tam robisz, Julka? Zobacz, jakie mi przysło w serca Sebastian. Chcę się spotkać dzisiaj wieczorem. No przestań, Julka, przecież teraz jest lekcja. No potem mu odpiszesz na przerwie. Muszę teraz, bo jak mu nie odpiszę, to może pomyśleć, że nie chcę się z nim spotkać po południu. No weź, Julia, daj spokój z tym Sebastianem. Cały czas Sebastian. Paula, ale on jest taki cudowny, wiesz? I chyba mnie bardzo lubi, tak jak ja jego zresztą. No weź, Julia, rób coś w tym zeszycie, no bo zaraz pani nam będzie sprawdzała, co zrobiliśmy przez całą lekcję i dostaniesz pałę. Oj, Paula, co tam ta nauka, te oceny, to wszystko nieważne, to miłość jest najważniejsza. Paula, wiesz co, nie uwierzysz! No co się stało, co? Wiesz co, widziałam tego chłopaka z siódmej klasy, tego nowego. I on się tak patrzył, tak wiesz, w oczy mi się patrzył tak głęboko i się uśmiechnął do mnie, słuchaj. No i co z tego? Na mnie też się wczoraj popatrzył. No i co? Ale on się na mnie tak inaczej patrzył niż na ciebie, wiesz, aż tak oczy szeroko otworzył i tak się patrzy w moje i patrzy. A ja normalnie też się patrzę. No mówię ci, to chyba jakaś miłość będzie. O Julka, no weź nie przesadzaj, no po prostu ma takie, wiesz, duże oczy, no i taki wyraz twarzy. Ale to jest coś wyjątkowego, coś wspaniałego, coś innego, coś takiego, wiesz, aż mnie prawie powaliło. Kłamczucha! Basiu, ty zawsze wszystko nosisz w plecach. Powiedz mi jedną kartkę. Z bloku rysunkowego. Oj, poczekaj, zaraz sprawdzę, czy ja w ogóle mam ten blok. Blok rysunkowy... Wiesz co, ja dzisiaj nie wzięłam bloku rysunkowego. Nie masz, przecież codziennie go nosisz. Akurat dzisiaj, no go nie wzięłam, no po prostu zapomniałam. Cześć, Oliwka, wróciłaś.
wyszłaś już ze szkoły i jesteś w domu? A co robisz dzisiaj po południu? O, no to może się spotkamy, porobimy coś fajnego razem. Z Polą? Wiesz co, z Polą? Nie, z Polą się widziałam cały dzień. Chciałam tylko z tobą spędzić to popołudnie. O, no to fajnie, że się zgadzasz. Do zobaczenia, do popołudnia, pa! Basiu, Basiu, co robisz? A nic, nic takiego, Pola. A z kim rozmawiałaś? Do kogo dzwoniłaś? Wiesz co, to mama do mnie dzwoniła. Twoja mama? A nie jest teraz w pracy? No jest w pracy, no właśnie do mnie dzwoniła, no z pracy do mnie dzwoniła, tak. Baśka, a przyjdziesz do mnie dzisiaj po południu? Wiesz co, no dzisiaj po południu nie mogę, no bo właśnie mama dzwoniła, no i mówiła mi, żebym po południu posprzątała pokój. No szkoda, myślałam, że razem byśmy. Sprawdziłam wasze kartkówki wczorajsze. Basia, proszę bardzo, Pola. Ojejku, trójka, ale słaba ocena. Zrobiłam kilka błędów. Basiu, a ty co dostałaś, bo ja dostałam troje. Słabo poszła mi ta kartkówka. Nie, no ja dostałam piątkę. Wszystko dobrze rozwiązałam. No ja to jestem dobra z matmy. Naprawdę? No to pokaż mi. Chcę zobaczyć, gdzie zrobiłam błędy. No wiesz co, nie pokażę ci, bo ja nie lubię pokazywać swoich kartkówek. Imprezowiczka! Wow, Roxana, ale się wystroiłaś. Gdzieś się wybierasz dzisiaj? No pewnie, wybieram się na imprezkę. Będzie super, chodź ze mną! Na imprezę? Nie, przecież jutro jest klasówka z przyrody. Oj, tam daj spokój z tą klasówką, coś tam się zawsze napisze. No ja już się trochę uczyłam, ale jak pójdę dzisiaj na imprezę, to jutro na pewno nic nie napiszę, bo będę zmęczona, niewyspana. Oj, daj spokój, ja tak już wiele razy robiłam. Coś tam się zawsze napisze i się jakoś trójczynę dostanie. Chodź na imprezę, szykuje się naprawdę super zabawa. Oj, wiesz co, ja jednak nie pójdę na tą imprezę, wolę się jeszcze trochę pouczyć i dostać trochę lepszy stopień niż truja. No jak chcesz, ale ja idę się bawić. Woo, tańczyć! Jak? Udała się impreza? No, udało się. No, przed chwilą się skończyła. Nawet się przebrać nie zdążyłam. Ale co? Proszę wyciągać karteczki. Zaraz zaczynamy sprawdzian. No ja już mam. Wyciągaj kartkę, bo sprawdzian będzie zaraz. Co? Kartkę? A po co kartkę? No sprawdzian się zaczyna za chwilę, nie śpi. Roxana, czy ty się dobrze czujesz? Bo jakoś słabo wyglądasz. Och, nie, przy pani. Wszystko w porządku. Jakiś dzisiaj taki dzień śpiący. Roxy, jesteś moją najlepszą przyjaciółką, ale nie chodź tak często na te imprezy, bo zawalisz szkołę i narobisz sobie problemu. Nie martw się, jakoś dam radę, byleby zdać do następnej klasy. No, imprezowanie jest fajne. Jeżeli podobał wam się nasz dzisiejszy odcinek o przyjaciółkach, dawajcie łapęcie w górę. Piszcie w komentarzach, jakim typem przyjaciółki wy jesteście. BFF! Oglądajcie nasze zdjęcia na Instagramie i odwiedzajcie nasz profil na Facebooku. Subskrybujcie nasz kanał na Spoleczkiem. Pa, pa! Pozdrawiamy Igę z Elbląga. Dziękujemy za pocztówkę. Pozdrawiamy Marysię. Dziękujemy ci za własnoręcznie zrobioną kartkę i słodycze. Pozdrawiamy Polę z Oszczak. Dziękujemy ci za rysunki. Pozdrawiamy Lenkę Chmurę. Pozdrawiamy wszystkich naszych kochanych widzów. Klikajcie w filmiki, które widzicie na ekranie. Zostańcie dłużej na naszym kanale.